just a little bit folded. I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Dzień dobry kochani, witam się już z wami bardzo serdecznie z domu. I jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Natomiast muszę wam powiedzieć, że tak mi się spodobał ten wyjazd, ten tydzień właśnie z Karoliną, z Darkiem, z dziećmi. Było tak fajnie, rodzinnie, przyjemnie, że zostałabym tam śmiało. Serio, śmiało, jeszcze cały tydzień, więc tak nie mogę się jakoś odnaleźć. Ja tak często mam, że no już się przyzwyczaiłam, że jest... Tak właśnie, true life. Krzysiek właśnie robi bezę. Wróciliśmy i postanowiliśmy od razu rozpocząć to z grubej rury, więc Krzysiek robi bezę i najprawdopodobniej coś mu tam przed chwilą spadło. Także wróciliśmy, teraz czeka mnie po prostu rozpakowywanie, czego nie znoszę. Jeśli chodzi o pakowanie, da się przeżyć, choć też nie za bardzo lubię to robić. Natomiast dzisiaj czeka mnie rozpakowywanie. Wróciliśmy już wczoraj. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo jacyś tacy trochę podziębieni wróciliśmy. Noski przytkane. No i co? Wczoraj już się nie zbierałam za to rozpakowywanie. Choć zawsze sobie obiecuję, że przyjeżdżam i pierwsze co robię, to wypakowuję nas. No niestety, to jest coś, czego ja po prostu nie lubię robić, więc... Zrobię to dzisiaj. A trochę tego rozpakowywania jest, no bo dużo rzeczy zabraliśmy ze sobą, więc tak, ja jeszcze w piżamie jakiś tam lekki makijaż sobie zrobiłam, no i będę, tak jak mówię, rozpakowywać nas. Było przeuroczo, przecudownie, także polecam z czystym serduchem Warchały, Natura Mazur, Resort i Spa. Rewelacja, na pewno tam wrócimy. I patrzcie, kupiliśmy też kilka karteczek. Tutaj na przykład taką wyślemy naszym teściom i moim i zobaczcie, jeszcze Karola z Darkiem przywieźli nam taką fajną kamizelkę, więc super, na pewno przyda się Leosiowi. Dobra, no to zapraszam już na domowego vloga. Zostawcie łapkę do góry, zostawcie swój komentarz. No i co? Rozpoczynamy vloga już z domu. Dzisiaj nasza rolada bezowa będzie tylko z borówkami, dlatego że nie mamy po prostu ani truskawek, ani malin, więc dodajemy dzisiaj borówki. Właśnie robię cacyki po swojemu, proszę bardzo, do obiadku. Czas powrócić na właściwe tory. Jesteśmy z mamą na rowerach. Stwierdziłam, że teraz i tylko teraz, dlatego że później może powrócić leń. A powiem wam szczerze, na rowerach nie byłyśmy bardzo, bardzo dawno. No dawno, no i wiecie, wakacje były i później jakaś tam brzydka pogoda padało, więc czas wrócić na właściwy tor. Śmigamy sobie, jest pięknie, duszno. Mam nadzieję tylko, że nie złapie nas deszcz, bo właśnie było ciepło, teraz się taka duchota zrobiła, więc oby nas nie złapał deszcz. Jedziemy. Tu mój koszyczek, w drogę. A ja na sportowo, odlotowo, słuchajcie, taka oto sportowa koszulka Coca-Cola. Do tego mam leginsy, adidasy i już mi się nie chciało zmieniać kolczyków, bo cały czas chodzę dzisiaj w tych kolczykach. Krzysiek z dzieciakami właśnie jedzą obiad, no i mówię, wyrwę się na chwilę. Cacyki wyszło przepyszne, do tego jeszcze zrobiłam pomidorki takie koktajlowe, żółte i czerwone z cebulką, kurczak pieczony z cytrynami i z czosnkiem, także dzisiaj naprawdę. A, no i rozpakowałam część walizek. Została mi jeszcze rzeczy Leosia i Nel powkładać do komody, także progresik. A co my tu mamy? Wieczorową porą mama dostarczyła nam z ogródka ogóreczki. Dzień dobry, nie mam was jak za bardzo, kochani, gdzie postawić, więc będę po prostu stała. Boże, tutaj w ogóle Leoś mi porobił jakieś, wiecie, tory przeszkód dla samochodów. Ja się szykuję, za chwilę wychodzimy, powiem wam, gdzie jedziemy. Dzisiaj na ustach będzie Dior i też pytałyście mnie ostatnio o odcień. To jest 201 Pink, gdzieś tam już na Instagramie wam pisałam. I dzisiaj też nagrywałam wam stories, bo będę miała na sobie zapach przepiękny, kwiatowy, zapach konwali. Jest I Do, uwielbiam te perfumy. Zobaczcie, jaki piękny flakonik. U nas dzisiaj pada, naprawdę, od rana pada, ale to dobrze, deszcz też jest potrzebny, jak ja to mówię. Także jeszcze sobie się raz tutaj psiknę. Dobra, i słuchajcie, tak. My jedziemy. Kurczę,
Wiecie co? Wezmę sobie do rączki. My, słuchajcie, za chwilę wychodzimy z domu, jeszcze muszę się uczesać, bo mam taki nieogarnięty fryz. My, słuchajcie, za chwilkę jedziemy. Już od jakiegoś czasu, mówiłam wam, chyba nawet wspominałam, Leoś bardzo chciał myszkę. Rozważaliśmy za i przeciw, jako że ja jako mała dziewczynka miałam chyba wszystkie zwierzaczki domowe, jakie tylko są możliwe. No to stwierdziliśmy, że pojedziemy po myszkę, więc dzisiaj zabieramy dzieciaki. Moja mama jedzie z nami, jedziemy do sklepu zoologicznego, kupić myszkę i wszystko, co myszce będzie potrzebne, żeby jej się dobrze u nas mieszkało. Także dzisiaj, słuchajcie, będziemy mieć nowego domownika, nowego lokatora u nas. No i co, i zabieramy Was oczywiście ze sobą. Ja mam dziś na sobie sweter, tą koszulkę z H&M-u z koronką. Ogarniamy się i leci. To są kwiatki, których kiedyś bardzo nie lubiłam, ale słuchajcie, one stoją najdłużej. Bardzo długo się otwierają, rozkwitają, także to są kwiatki, które naprawdę polecam, bo długo stoją. No i oczywiście brzoskwinka numer jeden, przepiękne, daje tutaj w korytarzu zapach. No i bardzo często też mnie pytacie o to lustro. Lustro to dekoracje Iris i naprawdę to lustro robi robotę, każdy o nie pyta, jak do nas przychodzi, także dekoracje Iris. Zobaczcie, jakie tu wypadki u Leosia, a ja się tak właśnie teraz zastanawiam, gdzie my postawimy myszkę. Dzień dobry, panienka już gotowa? Gotowa! Mama oczywiście na dziale akwarystycznym. Hej, a gdzie mama by mogła być? No dokładnie, tu jest Leo, Nelcia, tata, nawet figurki do akwarium, minionki. Chyba będzie zmiana decyzji, bo świnki morskie są przepiękne. Ja miałam świnkę morską i uwielbiałam Kacperka. Pokaż. No lubi cię, zobacz jak na ciebie patrzy. Hejka! Hejka! Dziewczyny! Super są! Zobacz, jakie papuszki fajne! Hejka! O, jak się zaciekawiła, zobacz! Cześć! Cześć! Dobra, jesteśmy już w domu jednak. Myszka wygrała ze wszystkimi gryzoniami. Taki był plan od początku. Leo cały czas chciał myszkę. Także mamy myszkę i będziemy już jej przygotowywać jej domek. Zobaczcie, tutaj mamy pokarm, który nam właśnie w sklepie zoologicznym doradzili, także taki oto pokarm i tu mamy drewniany taki żwirek, za moich czasów były trociny, ale pani nam powiedziała, że ten jest o wiele, wiele lepszy. Mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, takie oto poidełko, wiesz, Leosiu, myszka będzie z tego piła wodę, także to jest kolejna rzecz, którą mamy. I patrzcie, jaka fajna miseczka, ale cena, powiem wam szczerze, trochę mnie zszokowała, bo miseczka 13 zł kosztowała. Jest szklana, bardzo fajna. Ile kosztuje? 13 zł, widzisz? 1 i 3, 13. A wy mieliście tyle pieniędzy? Mieliśmy, kochanie. Także taką szklaną mamy jeszcze tutaj miseczkę. Mieliśmy, kochanie, na myszkę. To jakieś wapno? Tak, to jest wapno. I to pani powiedziała, że to jest wapno. Pokaż, żeby ona sobie miała coś twardego do gryzienia. Już zaraz ci pokażę. Zaraz, to jest tak, wapienko, o! Takie wapno, żeby sobie ostrzyła, wiecie, ząbki. I tutaj mamy klatkę. Wiem, że niektórzy, jeżeli chodzi o kołowrotki, są przeciwni, natomiast my troszkę odbyliśmy rozmowy w sklepie zoologicznym i się zdecydowaliśmy. Tak, i ja już pokażę Leosiowi, jak pachnie to wapno. I też słyszałam, że dla myszki można dawać świeże owoce i warzywa, tylko niektóre, na przykład ogórka właśnie, marcheweczkę, marchewkę, jabłuszko. Także to nasz cały zestaw. Ale Osiu, jak myszka się będzie nazywała? Nie wiem, czy piszczek. Piszczek? Myszek mówiliśmy, pamiętasz? A, myszek, ja pamiętam. No, myszek. No
i wszystko już tu mamy gotowe. Jest kosteczka, poidełko, jedzonko, domek. Super, zaraz puszczamy myszka. Kochani, Lili tutaj sapie, bo jak widzieliście, cały czas pada deszcz, a jest dość duszno. Kilka osób polecało jakiś czas temu te musli z Hipa i powiem Wam szczerze, że tak, Nel bardzo lubi owsiankę. Próbowaliśmy teraz, jak byliśmy na wakacjach, jeść jaglankę, ale nie za bardzo jej wchodzi, więc jaglanka, kasze póki co na razie u nas odpadają, ale bardzo dużo osób mówiło, że dzieci wcinają to musli. Więc mama do mnie mówi, słuchaj, ja też widziałam, że było polecane, gdzieś tam wyczytała, więc kupiłam to musli, zobaczymy, jak się u nas sprawdzi. To jest od 10 miesiąca, ale tak jak mówię, czasem na śniadanko takie musli z mleczkiem, no zobaczymy. Dajcie znać, czy wasze dzieciaki wcinają, bo jest to bardzo ciekawa. Dobra, Leoś już ogarnął swoje zabaweczki, a ja słuchajcie, zrobię wam szybki haul z siaty, z Rossmana, dosłownie kilka rzeczy. Jestem w Rossmanie przy kasie, a mama mnie woła i mówi, zobacz Paula, klapki, japonki, tu jest 5,99, ale tak naprawdę kosztowały 3 zł, więc Krzysiek mówi, kurczę, więc Krzysiek mówi, wezmę sobie tutaj na wsi do latania za 3 zł klapki, no wiecie co, wzięłam jeszcze oczywiście pieluch o majtki malutkiej, pampersa, i też sobie wzięłam takie. Też sobie wzięłam takie japonki i słuchajcie, jeżeli chodzi o te japonki, to były też inne fajne kolory. Te takie nie za bardzo, ale za 3 złote. Więc wzięłam. Też do śmigania po wsi czy po domu. Bardzo, bardzo wygodne. Tutaj po ogrodzie. Były, tak jak mówię, jeszcze inne motywy. Mama wzięła inne, bo ma mniejszy rozmiar. Ja natomiast wzięłam sobie 38-39, a normalnie noszę 39-40, ale one na spokojnie się u mnie sprawdzą. Kolejna rzecz, którą kupiliśmy, to taki wkład do naszego zapachu. Aromatyczna mgiełka i to jest świetny zapach. Ja będę z Krzyśkiem ją każdemu polecać. Pokażę Wam może później też, jak to wygląda, albo w kolejnym vlogu. Mieliśmy teraz zapach ogórek i melon. Teraz zdecydowaliśmy się na tymianek chyba i cytrynę, tak, orzeźwiający zapach tymianku cytrynowego, o. Więc coś takiego i to chyba było przecenione z 20 na 12, 19,99 na 12,99, więc wzięłam, to jest olejek, także to nie jest nic szkodliwego, po prostu aromatyczny olejek. No i oczywiście jedna paczuszka, wiecie, na czarną godzinę moich ukochanych chipsów z soczewicy. I co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze ciasteczka, które biorę zawsze dzieciom, albo czekoladowe, albo zwykłe. To są akurat takie herbatniki bio z czekoladą. I proszę bardzo, Krzysztofa ulubione antyperspiranty to Old Spice. Także taki holik z siaty. Dobra kochani, już Wam pokazuję. Także tak jak Wam przed chwilką pokazywałam, to jest aromatyczna mgiełka z olejkami eterycznymi. 45 dni ten zapach się unosi, a to jest ten sprzęcik. I raz na jakiś czas, to nie jest często, raz na jakiś czas stąd unosi się taka mgiełka zapachowa i on wtedy tak na niebiesko fajnie się podświetla. Także taki, o, proszę bardzo. Nasz sprzęcik, już go mamy też dość długo i świetnie się sprawdza. Tak jak mówię, taką przyjemną mgiełkę zapachową robi olejków. Słuchajcie, myszek sobie śpi, jest tam pod kołowrotkiem i tak sobie tutaj ma swoje miejsce. Także żegnam się z Wami tym akcentem. Nie budźmy myszka. Do następnego. Pa, pa.